Sport to zdrowie. Wychowanie fizyczne to sposób na życie. Nowe Centrum Skłosza Redeco. www.redeco.pl. Fizyka sportu to nauka poprzez rozwijanie zainteresowań, prezentacja oddziaływań sił fizycznych od codziennych czynności poprzez mistrzowską dyscyplinę sportową, którą jest siatkówka. Podczas spotkań nastąpi wymiana spostrzeżeń naukowca, który fizyką zajmuje się na co dzień, oraz zawodników, czyli jakie różnice dostrzec można w czasie gry, zależnie od płci. Z zaproszenia skorzystali byli reprezentanci Polski w siatkówce Krzysztof Ignaczak, Piotr Gruszka oraz siatkarki IMPL-u Wrocław Katarzyna Marczkowska oraz Anita Kwiatkowska. Wydarzenie odbędzie się w środę o 17.30 w Strefie Kultury Studenta na Politechnice Wrocławskiej przy ulicy Henewrońskiego 10. Wykład jest otwarty, skierowany przede wszystkim do studentów. Wstęp bezpłatny. Spotkanie poprowadzi pomysłodawca i współorganizator projektu dr inżynier Adam Sieracki, pracownik Politechniki Wrocławskiej. Fizyka sportu to projekt, który ma na celu popularyzację nauk ścisłych poprzez prezentację ich zasad na przykładzie sportów, takich jak siatkówka. Sami studenci będą mogli zabrać głos, interakcja z zebranymi słuchaczami oraz rozwijanie ich wątpliwości dotyczących poruszanych problemów, jak i bezpośrednie pytania do gości to niezbędny element spotkania. Nowe Centrum Skłosza Redeco. www.redeco.pl. Sport to zdrowie. Wychowanie fizyczne to sposób na życie.